Sygnał zaszyfrowany jest w głosach łabędzi krzykliwych. Słyszę go też w późnym lutowym klangorze żurawi. Odzywa się zwykle w styczniu. Jeszcze niewyraźny. I zaczyna delikatnie grzać. Budzi tęsknoty. Jeszcze maleńki, skulony. Bo za oknem zimowe szarości nie potrafią go wybudzić do końca. Ale będzie się to zmieniać każdego dnia wraz z rosnącym słońcem. Przestrzeń, podróż, droga, rzeka, zakręt, horyzont, niekończąca się dal. Zimowe ciemności nad rzeką przenoszą w świat zamkniętych oczu. Pamięć i wyobraźnia miksują dźwięki, sygnały. Monotonia szlaku, dźwięk wody zbieranej wiosłem, cieplejszy wiatr na policzku, pędząca w dół kropla deszczu na szyi, smak kawy pitej o świcie na łódce, zapach rzeki o zmierzchu. Każdy dzień zimowego bezruchu tylko karmi go. Na zew włóczęgi nie ma mocnych, pozostaje czekać. Bóg nęcił już jakiś czas, bo dziki, nieuregulowany, graniczny, jak kiedyś Odra, a przez to tajemniczy i niedostępny, w wielu innych aspektach jednak niepodobny do poczciwej Oder. No i ta katastrofa. Moja rzeka spłynęła latem martwymi rybami, małżami i niespełnionymi nadziejami. Sól, beton i ścieki, wlewane bez opamiętania do rzeki, utworzyły właściwą mieszankę zapalną. Do tego tykająca świadomość, że pomimo skali tragedii nie zrobiono dotąd niczego, by kolejnej zapobiec. Regulować, budować, ujarzmiać rzekę. Marzy mi się inna Odra, taką jaką znam najlepiej, zielona, dzika, jak w opowieściach o rzekach wschodu, wielkich, nieprzeobrażonych i meandrujących, z wyspami, łachami, kępami, przykosami i skarpami, tylko że Odra płynie na zachodzie, jest więc uregulowana. Trzeba by połączyć te dwa światy, tak by wody oczyściły się i zabliźniły zadane rzece rany. Plan działania dojrzewa każdego dnia, z każdym otwarciem mapy, kolejnym podpunktem dopisanym na liście niezbędnych rzeczy do zabrania i spraw do przesunięcia. Najważniejsza część planu to drewniana pychówka, tradycyjna, niemal 7-metrowa łódka, 2 dębowe pasy na dennicy, po 2 sosnowe deski na burtach, długi, zwężający się czub, zakończony dębową dziobnicą. Jeśli poprosisz kogokolwiek, żeby 3 ruchami narysował łódkę, to rysunek zawsze będzie przypominać pychówkę. Są kształty archetypowe, zupełnie naturalne jak wiatr, nurt, woda, ruch, jak pływanie pieskiem. Moja pychówka zbudowana została przez Dominika Wichmana, szkutnika z korzeniami nad Bugiem. Opowiadał przy robocie o swojej rzece, o rybach, nurcie, dzikości. Pewnie wtedy
Przez krótką chwilę wypłynąłem budowaną dopiero utką na kręte meandry Bugu. Ziarno zasiane kiełkuje, rośnie dojrzewa. Potrzebna mi była długa i daleka podróż, by jakoś to wszystko przetrawić. 1300 kilometrów z Bugu do Wisły, przez Brdejn odejść do Warty i stamtąd do Odry. Od granicy do granicy, ze wschodu na zachód, przez cały kraj. Lepszego czasu niż budząca się wiosna nie ma. Wystarczyło poczekać, aż puszczą i spłyną lody na Bugu. Z ustaleniem terminu wypłynięcia nie miałem najmniejszych problemów. 21 marca. Rozpoczynała się wtedy astronomiczna wiosna. Nie ma więc lepszego dnia do rozpoczęcia takiej wyprawy. Najpierw Bug. Rzeka długa, kręta. Ostatnia nieuregulowana tak duża rzeka. A potem Wisła, królowa, piaszczysta i nieujarzmiona. Potem przejście przez uregulowaną Brdę, kanał bydgoski i dalej na Noteć. To już sztuczna droga wodna, kanały poprzytykane śluzami, zamykane na okres zimowy. Krótsza droga, wiodąca z Wisły nad Odrę przez Dolną Noteć, tej wiosny miała pozostać zamknięta z powodu remontu jednej ze śluz. Musiałem więc płynąć przez Górną Noteć. Połączony szlak wielkopolskich jezior, między innymi przez Gopło, kanał Ślesiński do Warty, stamtąd do Kostrzyna nad Odrą, nad zachodnią granicą. Kiedy dotrę już do Odry, pozostanie mi jeszcze niecałe 250 km do Roztoki Odrzańskiej, ujścia mojej rzeki do Zalewu Szczecińskiego. Na początku marca byłem gotów. Skompletowałem ekwipunek, ciepłe ubrania, sprzęt do nagrań. Uszczelniłem i przygotowałem łódkę do drogi. Na szlaku zwykle sypiam na łodzi. Mam płachtę namiotową i tyczki, które rozkładam nad łódką. Wyprawowa racja żywnościowa, liofilizowane jedzenie i wege zupy w słoikach. Zapas na 2 miesiące, choć obliczenia wskazują, że 1,5 miesiąca wystarczy na pokonanie tego szlaku. Odporne na zimno baterie. Podwójne zestawy śpiworów, butów, kurtek, skarpetek, spodni, latarek. Spakowane i zabezpieczone przed wilgocią. 2 żagle. Świerkowy maszt i leszczynowe rozprze. Na żaglach malunki. 1 malowany przez Ryszarda Mateckiego. Przedstawia płynącą łódką syrenę, która przytyka do ucha pustą muszlę, a jej długie włosy rozwiewa rzeczny wiatr. Nad Odrą w trakcie katastrofy wyginęło ponad 90% małż. Muszla to symbol pielgrzymi. Jest jeszcze kot i ryba na odrzańskiej fali. 2 żagiel malowany przez Anię Chmiel, krakowską malarkę z kolektywu Sióstr Rzeki, przedstawia płynące w błękicie kobiety na rybich grzbietach. Nawoływanie wiosny. Krzysztof Baczyński, śpiew na wiosnę. Mosty tych przedmieść zielonych, jakże ich wiele. Jednak mimo nadchodzącej kalendarzowej wiosny, zima ciągle ma się dobrze. Wieje i pada. Całymi nocami nie śpię. Chodzę tam i z powrotem. Idę za głosem słowiku. Każdego ranka czytam więc na głos rzece, nawołując wiosnę, najpiękniejszą literaturę. Święto Przybiśniegu, w hrabach.
koniec pogoni, za mną, za wiosną, za tonem. Spora. Na szyi ach słodko zwinięta jak kot. Zeruj z błękitu. Płatki pod... Nad Bugiem dolądowaliśmy późno w nocy. Było mroźno. Są ze mną Dyba i Adam Lach, dokumentaliści z zamiarem zrobienia filmu o tej podróży. Mają kamery, mikrofony. Są ze mną od kilku dni. Podglądali ostatnie przygotowania. Chcą towarzyszyć mi w trakcie tej pływanki. Będą przemieszczać się autem. Jest przyczepa, na niej pychówka z całym mandurem wyprawowym. Przyjechaliśmy z zachodu na wschód, na granicę białoruską. Za kierownicą siedzi Ewa Drewniak, dobry duch tej podróży. Od początku marzyło mi się wyruszyć z Trójstyku, to miejsce, gdzie Bóg wije się pomiędzy trzema granicami, ukraińską, białoruską i polską. Miałbym do pokonania spory odcinek Bugu granicznego, dzikiego, niedostępnego. Wojna niweczy jednak plany na odcinku granicznym po polskiej stronie. Na brzegu rzeki rozciągnięto drut kolczasty. Ciągnie się nieprzerwanie wzdłuż jej biegu. Drut ma zatrzymywać ludzi, którzy chcą przekroczyć granicę. Informatorzy z nad Bugu mówią jednym głosem: nie masz jak zwodować tam łódki, chyba że potrafisz ją przerzucić przez drut. Ale też nie ma jak potem wyjść na brzeg, bo ten jest odcięty. Pływanie na tę chwilę wydaje się tam niemożliwe. Jesteśmy więc w Gnojnie. Po prawo koniec zasieków odcinka granicznego. Po lewo płynący w dół Bug, już wolny od drutu. Wpływam łódką w górę, by obejrzeć przegrodzone brzegi rzeki. Lornetki żołnierzy, głosy krótkofalówek, drut kolczasty oplatający brzeg. Odcięte rozlewiska, nad którymi przelatują łabędzie. Tylko one mogą się czuć tu wolne. Jest 21 marca. Pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. Łódka buja już na fali. Rusza wiosenna ryza. O świcie z pobliskiej wsi słyszę głos trąbki. Gra melodia, która od wieków budzi flisaków nad naszymi rzekami. Woda ma lekko czerwoną barwę. Czytając rzekę, uczę się jej naturalnego rytmu. Jest inny niż ten uregulowany w Oder. Płynę w dzikim nurcie, który zwalnia i przyspiesza w zależności od miejsca, kąta i długości meandru. Bliskości do skarpy. A kiedy ją miniesz, następuje przyspieszenie. Łódka idealnie reaguje na zmiany tempa, niuanse nurtu. Wysoka, wiosenna woda niesie szybko i pewnie. Przez następne dni Bóg staje się z każdym kilometrem większy. Na brzegach pojawiają się obwałowania.
Im bliżej ujścia, tym więcej wylewającej się na łąki wody. Element niezbędny dla żywej rzeki. Czuć wiosenną potęgę. W Szuminie spotykam Dominika Wichmana. Wypływamy wieczorem na rzekę. Chcę pokazać mi swoje królestwo. Siłujemy się z potężnym nurtem. To nie jedyne spotkania z ludźmi. Ktoś przywozi worek jabłek, ktoś inny zaprasza na obiad. Kraina Bugu okazuje się zorganizowana, pomocna, otwarta na gościa znad Odry. Choć ludzie wybudzeni z zimowych okowów nie mogą nadziwić się, widząc mnie i moją łódkę na rzece. Jaka to miejscowość? Grudek. Grudek? Tak. Okej, dziękuję. A skąd płyniesz, dokąd? Nad Odrę. Dobre? Nad Odrę. Nad Odrę. To szalone. Czemu? Do Odry to kilkaset kilometrów. No, jeszcze myślę 1200. Albo silnik z tyłu. Jest też żagiel. Jest też wiosło. Tylko tak samemu? Różnie jest. Czasem się ktoś dosiądzie. I się nie boję samemu? Nie. A czego się bać na rzece? To pozdrawiamy, jak to się mówi. A łódka mówi. Żeby woda była i dobry wiatr. O, wiatr, dobry wiatr. Wszystkiego dobrego, dobrego dnia. Daję. Super. Granicznego Bugu. Ujście Bugu do Narwi, potem przez jezioro Zegrze do kanału Zegrzyńskiego, stamtąd na Wisłę. Warszawa. Spotkanie z przyjaciółmi nad Wisłą, koncert na jednej ze stołecznych plaż. I w dół. Wiślane piachy i wyspy. Przyjeżdża moja córka Karina. Ma 11 lat. To nie pierwsza jej wyprawa rzeczna. Szlak wiedzie do Bydgoszczy. I choć można by spłynąć ten odcinek w 3 dni, ja znikam w przestrzeniach Wisły na 2 tygodnie. Co tam? Co tam? To jest błoto, uważaj. No dobrze się bawisz? Cieszę się bardzo. Są ślady jelenia, zobacz. Co? Są ślady jelenia. Tropy. On gdzie jest? Zobacz, tam. Widzisz? On przeszedł? Przyszedł tutaj pić, no. A przeszedł tam? Na pewno. Kurde, że jestem jeszcze taka mała, kiedy mierzy. Żebyś już tak mała jak kot. No nie, jakby byłam takim dzieckiem. No byłaś. Jak byłam takim, to się zamykałam w twojej walizce. Tej jednej. Pamiętam. No tak jeszcze mi się zmieści. Wielka, dzika rzeka. To przestrzeń wręcz kosmiczna. Pusta od ludzi, pełna życia. Święta wiosennego prześlenia z perspektywy wiosennej rzeki trudno nazwać Wielkanocą. To święto rodzącego się światła, budzącego się życia, które na początku kwietnia przypomina raczej bachanalia niż kameralne przebudzenie.
archipelag wiślonych wysp wciąga, skupiska ptaków, gwar wiosennego przebudzenia, piachy, łachy, wyspy, przykosy, kęby. Tego nie ma na mojej oczy. Zniknęły wraz z regulacją. Przepadam w potężnych piachach, wiedziony melodią wiślanego nurtu. Wiesz co, ja spływam. Teraz chyba do was dopłynę po prostu. Ty płyniesz sobie? Ja płynę, ty chyba płynę w waszą stronę, słyszę wasz silnik. A bo my płyniemy na koło tej wyspy, po której po drugiej stronie się skręciliśmy. To zaraz się chyba zobaczymy. Gdzieś obok wciąż są Dyba i Adamlach z kamerą, aparatem fotograficznym i mikrofonami. Dokumentują wytrwale tę wyprawę. Na Wiśle rezygnują z samochodu. Wsiadają więc na szkuter Wiga Łąski, która płynie równolegle. Chcą być blisko, nie stracić niczego z tej podróży. Pierwszym sygnałem trudności jest wielka tama na Wiśle, stopień wodny we Wrocławku. Zaczynają się zwykłe problemy zabetonowanej rzeki. Otwarte, czy jeszcze zamknięte, czy puszczą, może remontują, a może awaria. Pan śluzowy, mogę tu? Pani teraz powie skąd dokąd? Z Dymirowa, z Bugu. Dymirów? Dymirów. Tak. Szczecin, nad Odrą. Szczecin, dobra. Jakaś nazwa jednostki? Wychówka. Wychówka? Tak. To jest widzę na silniku, tak? Tak. Ile to ma koni? 6. 6 koni. Dobra. Jedna osoba, wiadomo. Dobra. To wszystko z mojej strony. Dziękuję. Dziękuję. Miłego dnia. Wzajemnie i szerokości. Dzięki.
Zapniesz sobie? Jest włączony już. Wiosna wciąż nie potrafi jasno określić zasad, pozostając od początku tej wyprawy raczej wielotygodniowym przedwiośniem. Kwiecień zaplata, mokne, marzne, kończą mi się suche rzeczy. Potrzebne więc kilkudniowe suszenie. Na szczęście w planach jest koncert Fordona i spotkanie z publicznością w gminach Rodera. Na prawo, Szymiątek na prawo. Noga na chwycie i łapa od kolana. Noga na chwycie i łapa od kolana. Tam uważać sobie, bo jakaś udeczka jest po waszej prawej stronie. Naciągać na siebie, naciągać. Kacper, głowa do góry przy wykończeniu i barki mają kończyć, barki mają kończyć. Najtrudniejszy odcinek do pokonania, choć wielką i dziką Wisłę zostawiam przecież za plecami. Uregulowana na tym odcinku brda i kanał bydgoski kończą odcinek dzikich rzek. Tak! Zaczynają się nieszczęsne drogi wodne. Zaczynają się też problemy. Mimo obietnic składanych zimą, nieczynne są niektóre śluzy. Szlak jest niegotowy na wiosenne pływanie. Zarządca opowiada o zlodowaceniu, choć ja mieszkam na rzece kolejny tydzień i żadnego lodu nie widzę. Administracyjna opieszałość, urzędnicza nowomowa i brak konkretów. Może w piątek, może w poniedziałek. Bez otwarcia śluz nie przepłynę. Dochodzą głosy, że sytuacja może przeciągnąć się do maja. Słynna jest opowieść o tym, jak w podobnych okolicznościach, dokładnie w tym samym miejscu, utknęli Francuzi na swojej łodzi. Oni czekali ponad rok. Ja nie mam tyle czasu. To pierwsza sytuacja kryzysowa na tej wyprawie. Droga zamknięta. Nie popłyniesz dalej. Obietnica dróg wodnych tak właśnie wygląda w praktyce. Zakonserwowane, podrdzewiałe, przystrzyżone kosiarką, odległe od rzeczywistości, zamknięte na zewnątrz. Skansen dawnego świata. Państwo w państwie? Te już istniejące są w opłakanym stanie, dlatego puste, niewykorzystane do swoich celów, mimo że utrzymanie ich kosztuje wciąż tyle samo. Stoję więc przed śluzą, droga wciąż zamknięta. Na dzikich rzekach nic mnie nie zatrzymywało. Ktoś próbuje pomóc. Telefony, obietnice. Puszczą za tydzień, może dwa. Dostaję wiadomość. Ile waży twoja łódka? Przyjeżdżamy z chłopakami i ją przeniesiemy. Ja wyobrażam sobie taki kondukt, niosący drewnianą pychówkę wzdłuż zamkniętej śluzy. Dawaj znać, zaraz wsiadamy do busa, piszą. Po raz kolejny czuję wielkie wsparcie społeczności skupionej wokół tego rejsu i idei zielonych i czystych rzek. Okazuje się, że śluzy nie zostaną jednak otwarte na czas. Więc za pomocą przyczepy przewożę pychówkę i woduję ją kilkadziesiąt kilometrów dalej, omijając wciąż zamknięte przeszkody.
Łódkę woduje już w innym świecie. Nie na rzece, a na jeziorze. Zaczyna się kolejny etap wyprawy. Żeby dopłynąć do Warty, a z niej do Odry, muszę przepłynąć system jezior, nawleczone niczym koraliki, na uregulowaną górną Noteć i kanał górnonotecki. Bać, bać, bać! Na banderę patrz! Banderę! W związku z zakończeniem zimowego sezonu żeglarskiego, opuść! Całość, baczność. Na banderę patrz. Banderę Jachtklubu Polski w związku z rozpoczęciem sezonu żeglarskiego letniego 2023. Podnieś. Po wielkiej, bezludnej Wiśle świat ludzi przybliża się dość mocno. Pogoda jednak nie rozpieszcza. Chcę jak najszybciej przepłynąć jezioro Gopło. Pychówka nie lubi dużych fal. Na rzece zwykle takich nie ma. Wtedy po raz pierwszy na tym szlaku zakładam kamizelkę ratunkową i klaruję łódkę na zicher. Wiosna, gdzie jesteś? Jeszcze tylko kanał Szczeciński, ostatnie kilka śluz i Warta. Mocno nie odkręcę. Okay. Dobrze.
I jak to na przeprawie? Ludzie zatrzymują się, rozmawiają, wymieniają informacje i uprzejmości. Kłaniają się rzece. U mnie codziennie to samo. Rano kawa, wyciąganie wody z łódki, jeśli w nocy padało, pakowanie śpiworów, czekanie na chwilę słońca, by móc podsuszyć rzeczy. Nic już nie jest suche od dawna. Pakowanie mandżuru, jeszcze jedna kawa i w drogę na rzekę. Potem obiad, krótka przerwa. Znów szlak. Szukanie miejsca na nocleg. Im dalej od ludzi, tym lepiej. Rozkładanie materacy, śpiworów. Namiot na łódkę, kolację, kubek herbaty i spać. Bolą mięśnie i stawy. Wiosło. Codzienna medytacja na nurcie. Czytanie rzeki. Rutyna opanowana już do perfekcji. Składanie i rozkładanie. Świat nomada. No niestety, jeszcze niecałe 20 km do Odry. Jestem na ujściu Warty, ale pogoda, fale i polarny front, który nadchodzi, opóźni płynięcie na Odrę przynajmniej o 2 dni. Ale co się od czego nie uciecze. Wygląda na to, że w piątek uda mi się spłynąć z Berestyki Odrzańskiej. A teraz kilka dni wolnego. Nie widziałem jeszcze takiej fali na Warcie. Na Odrze pewnie jest jeszcze gorzej. Do zobaczenia i do usłyszenia nad rzekami. Jest godzina 6 rano. Dziś dopłynę do Roztoki Odrzańskiej, gdzie zakończę rejs z Bugu na Odrę, 1300 km. Czy to będzie koniec, kto to pokaże i kto to wie. Ja mam jakieś swoje ciche plany. Czeka mnie jeszcze kilkadziesiąt kilometrów dolnej Odry, przepłynięcie przez miasto Szczecin, potem porty i wielki tor wodny z potężnymi morskimi statkami, gdzie z moją w sumie niewielką drewnianą łódką musimy się zmieścić. Przywożę tej rzece dzikość, przywożę tej rzece nadzieję. Jak i sobie przywożę tę nadzieję i nam wszystkim, którzy kochamy tę rzekę, że uda nam się ją odzyskać, że mimo, że te wieści wciąż są bardzo niepokojące i bardzo złe, to wierzę, że za chwilkę los tej rzeki odwróci się, odzyskamy tę rzekę dla nas, dla naszych dzieci, dla świata, dla przyrody. I będziemy żyli nad czystą, piękną, zieloną rzeką, a nie kanałem ściekowym, którym wielu tę Odrę chce uczynić. Dziś bardzo potrzebuję waszego wsparcia. Trzymajcie kciuki. Do zobaczenia i do usłyszenia nad Odrą. Jest godzina 13:44. Jestem na Roztoce Odrzańskiej, kończąc mój rejs 1300 km z Bugu na Odrę, przywożąc mojej rzece dzikość, nadzieję i siłę, po to, by ta rzeka wróciła do nas, do ludzi mieszkających nad tą rzeką, po to, by była zielona, po to, by była czysta, po to, by wreszcie zapanowała nadzieja nad tą rzeką, na to, że będzie lepiej, na to, że będziemy mieli zdrową rzekę, a nie kanał, którym płyną ścieki. Oddaję mojej rzece tę podróż. Dziękuję wam wszystkim za to, że śledziliście tę moją drogę, za każde słowo wsparcia, za każdy gest, za każdą pomoc, której dostałem od was bardzo wiele. Czy to koniec tej podróży? Nie do końca. 500 km do domu, w górę rzeki. Tak więc podróż trwa.
zobaczenia i do usłyszenia nad rzekami.